Cześć. Podziemny świat jest tak niezwykły, że zapiera dech w piersiach. Jeziora, wielkie komnaty, niesamowite formaty skalne, kolory i żyjątka. To wszystko robi wrażenie. Poznajcie 10 najpiękniejszych jaskiń świata. Jest się czym zachwycać. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Mylis Al Jean. Na liście obowiązkowo powinna znaleźć się Mylis Al Jean. Nazwa tej jaskini oznacza miejsce spotkań dżinów. Znajduje się około 100 km od stolicy Omanu, Maskatu. Jest jedną z największych jaskin na świecie. Ma 120 metrów wysokości. Organizowano tutaj nawet base jump. Do wnętrza jaskini można dostać się jednym z trzech naturalnych otworów, które umiejscowione są w suficie. Te wejścia powodują też niezwykłą grę światła. Numer 9. Waitomi Caves. Ta jaskinia na wyspie północnej w Nowej Zelandii liczy ponad 30 milionów lat. Jest słynna przez świecące robaczki. Muchówki świecą stadium larwalnym. Larwy tworzą pod strowem jaskini coś na kształt sieci, które łapią ofiary, podobnie jak pająki. Tworzą przy tym niezwykłe dekoracje. Najjaśniej świecą te larwy, które są głodne. Jaskinia ma dwa poziomy i można ją zwiedzać w kajaku. Numer 8. Ludian. Jaskinia trzcinowego fletu. Jaskinia trzcinowego fletu znajduje się w Chinach. Nazywana jest Pałacem Sztuki Naturalnej. Mierzy 250 metrów, a jej nazwa pochodzi od trzciny, rosnącej kiedyś przed jej wejściem, którą wykorzystywano do wyrobu fletów. Trasa jaskini jest bardzo malownicza. Pośród licznych stalaktytów i stalagmitów idziesz do komory głównej, czyli kryształowego pałacu Smoczego Króla. Może się tam zmieścić nawet 1000 osób. Jaskinia zadziwia różnorodnością kolorów, ponieważ cała trasa jest iluminowana. Numer 7. Eisriesenwald. To niezwykłe jaskinie lodowe w Alpach Salzburskich, na wysokości prawie 1650 metrów nad poziomem morza. Droga do nich jest bardzo malownicza. Zespół niedużych jaskiń tworzy ogromną grotę lodową o długości ponad 40 km. Temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza powoduje, że woda spływająca po ścianach natychmiast zamarza. Numer 6. Hang Son Dong. Hang Son Dong jest to największa jaskinia na świecie. Son Dong liczy sobie blisko 3 miliony lat i jest miejscami szeroka na 94 metry. Dla porównania, bez problemu zmieściłby się tam Airbus A380. Stosując podobną analogię, można opisać jej wysokość. W najwyższym punkcie mierzy sobie ponad 190 metrów, czyli tyle, ile mają wieżowce na Manhattanie. Numer 5. Grota Fingala. Morska grota na wyspie Staffa w szkockim archipelagu Hebrydy została odkryta w 1772 roku przez Anglika Josepha Banksa. Ściany groty uformowane zostały przez sześciokątne kolumny bazaltowe, podobne swojej strukturze do grobli olbrzyma w Irlandii Północnej i do bazaltowych klifów z wyspy Ulva. Numer 4. Krishna Yama. Krishna Yama w słoweńskim Krasie to niezwykła atrakcja podziemnego świata. Jest znana z 22 podziemnych jezior z krystalicznie czystą wodą. Miejsce wygląda tak niesamowicie, jakby nigdy tu nie było człowieka. Przewodnicy przestrzegają zasad poruszania się w jaskini i bardzo pilnują turystów. Numer 3. Marmurowa jaskinia. Ta jaskinia również robi niezwykłe wrażenie. Konkretnie to zespół jaskiń na polodowcowym jeziorze General Carrera, przez które przebiega granica argentyńsko-chilijska. Najbardziej znane z nich to marmurowa kaplica i marmurowa katedra. Błękitno-szare jaskinie powstałe przez erozję wodną marmuru mają ponad 6000 lat. Jaskinie znajdują się w rejonie, który jest największym na świecie złożem marmuru. Numer 2. Domika. Domika jest najbardziej znaną jaskinią Parku Narodowego Słowacki Kras. Swoją popularność zawdzięcza bogatym kaskadom nacieków, przypominającą bębny i tarcze, a także licznej populacji nietoperzy. Jaskinia ta wygląda jak z obrazka.
Dominica dzięki znaleziskom z okresu neolitu to także raj dla archeologów. Odnalezione skarby świadczą o obecności ludzi. Numer 1. Leczu Guilla. Jaskinia Leczu Guilla jest jedną z najgłębszych i najdłuższych jaskini na świecie. Jest położona na obszarze Parku Narodowego Carlsbad Caverns w pustynnym rejonie Chihuahua w stanie Nowy Meksyk. Jej dokładne położenie nie jest jednak znane, troszczy o zachowanie jej pierwotnego charakteru. Dlatego jest ona udostępniona tylko dla wybranych badaczy. Swoją nazwę zawdzięcza agawom, które rosną przy jej wejściu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. To tyle ode mnie. Cześć!